Witajcie moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców miesiąca sierpnia. Będzie to tylko tak naprawdę 6 rzeczy, przedmiotów, wydarzeń, które miały miejsce w sierpniu i które zasługują właśnie, by o nich tutaj wspomnieć. Pierwszą rzeczą będzie może coś do jedzenia, ponieważ jest tylko jedna rzecz tutaj do jedzenia i jest to cyrek wiejski. Są to rzeczy, które odkryłam, kiedy byli właśnie tutaj u mnie moi rodzice. Oni właśnie chcieli wypróbować tego w sklepie i szczerze mówiąc kupiliśmy i okazało się, że to polubiłam i to polubiłam naprawdę w bardzo dużym stopniu, że teraz jem non-stop. I są to serki wiejskie smakowe, ponieważ tutaj na jednej części właśnie pojemnika mamy serek wiejski, o, tak Wam pokażę, a w tej drugiej, mniejszej mamy właśnie, w zależności od tego, jaki smak kupimy, jakąś taką, nie jest to galaretka, taki, nie jest to dżem. Ciężko powiedzieć, co to jest, ale jest to coś właśnie dobrego, smakowego. Ja akurat tutaj mam truskawkę, ale są one naprawdę w wielu różnych smakach. Ja najbardziej lubię mango. Tylko taka rzecz do wspomnienia. Naprawdę, jeżeli znajdziecie w polskich sklepach, bądź gdziekolwiek żyjecie, ponieważ wiem, że oglądają mnie dziewczyny z różnych krajów, jeżeli znajdziecie właśnie jakieś takie serki z takimi ciekawymi dodatkami smakowymi, to spróbujcie, ponieważ to są bardzo, przeważnie dobre rzeczy. Nie każdy lubi serek wiejski, ale serek wiejski w połączeniu z czymś słodkim wygląda smakuje bardzo dobrze. Następnie chcę Wam pokazać kosmetyki i w zasadzie kosmetyk pierwszy, który Wam pokażę, to jest kosmetyk, którego używam już długiego czasu, ale jakoś tak nigdy o nim nie wspomniałam. Mowa tutaj o maseczce do twarzy. Jest to maseczka do twarzy z The Body Shop i jest to maseczka z drzewa herbacianego. Jest to maseczka dla osób, które borykają się właśnie z cerą, z niedoskonałościami, ponieważ zawartość właśnie olejku z drzewa herbacianego i mentolu sprawia, że te zanieczyszczenia zostają oczyszczone, usunięte. Używamy tej maseczki raz w tygodniu i w miarę jak jej używamy systematycznie, to ona właśnie pomaga nam oczyścić te buzie i sprawia, że w miarę upływu czasu, kiedy jej używamy, przestają nam jakieś takie niedoskonałości wyskakiwać. I muszę przyznać, że od momentu jak zaczęłam używać tej maski, to jakieś takie niedoskonałości na mojej twarzy, które gdzieniegdzie się pojawiały, na przykład na czole czy czasem na policzkach, ich już nie mam. Największy problem jeszcze mam, nie wiem dlaczego w zasadzie, pojawiają mi się tutaj jakieś czasy zanieczyszczenia na brodzie, ale staram się właśnie sobie z tym również radzić. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o resztę twarzy, to takich zanieczyszczeń nie mam. I ja wiem, że ja używam więcej różnych kosmetyków do pielęgnacji mojej twarzy, które na pewno wpływają również na stan mojej cery. Jeżeli chcecie, to nagram Wam taki filmik, właśnie jakich kosmetyków do pielęgnacji porannej i wieczornej używam. Natomiast jeżeli chodzi o tę maskę, to uważam, że działa. I jest to maska, którą, tak jak mówiłam, nakładamy raz w tygodniu na twarz i na szyję. Ja używam do tego takiego pędzla. Wprawdzie tu jest napisane, żeby nakładać to palcami, ale ja nie lubię się z tym paprać. I używam właśnie takiego pędzla. I to jest również pędzel z The Body Shop. To się nazywa, że jest on do podkładu, do płynu, ale do podkładu w płynie. Ale ja go w ten sposób nie używam. Używam go do maseczek, ponieważ jest taki fajny, języczkowy i bardzo fajnie właśnie te maseczki rozprowadza, później jest łatwy do umycia, ponieważ jest silikonowy. I właśnie ja sobie tę maseczkę tym pędzlem nakładam. Tutaj już mam prawie całe opakowanie zużyte, ale starczy na bardzo długo, ponieważ używa się je tylko raz w tygodniu i też nie potrzeba nałożyć grubej warstwy. Więc nakładamy sobie na właśnie taką maseczkę zieloną, więc wyglądamy jak Shrek albo Fiona. Zostawiamy ją na 10-15, a czasem na 20 minut, czasem sobie zapomnę w ogóle, bo zasiądę przed telewizorem albo komputerem, zapomnę tutaj pół godziny, czasem mam ją na twarzy, bo to jest maseczka, która nie wysycha, ona wchłania się, ale powiedziałabym tak wsiąka, zostaje oczywiście na naszej twarzy ten zielony kolor, taka zielona powłoka, więc trzeba to zmyć ciepłą wodą. Ja najczęściej używam do tego gąbeczki, jakże ona się nazywa? Pokazywałam Wam ostatnio w projekcie Denko i zapomniałam teraz. Takie gąbeczki z dziurkami. Och!
Napiszę Wam tu gdzieś, bo pewnie sobie przypomnę, jak będę montowała filmik. Więc używam do tego właśnie takiej gąbeczki i sobie właśnie ją zmywam. I tak jak mówiłam, tutaj właśnie mamy zawartość mentolu, olejku tamanu, olejku z drzewa herbacianego, organicznego z Kenii. To wszystko działa. Takie uczucie, kiedy nałożycie tę maseczkę na twarz, pierwsze uczucie to jest takiego chłodzenia. Ten mentol tak działa, że tak momentalnie nam tą buzię chłodzi. I faktycznie po używaniu tego produktu moja buzia jest oczyszczona. W momencie jak zmywam tę maseczkę, to jakieś tam zaczerwienienia, które miałam. Jeżeli na przykład, bo ja tak czasem mam, moja buzia często jest czerwona, na przykład jak zmywam, myję twarz rano czy wieczorem, to po użyciu na przykład żelu czy peelingu, no jest zaczerwieniona. No ale później nakładam sobie taką chłodzącą maseczkę i ona, i te zaczerwienia właśnie zostają złagodzone, już ich później nie ma, zmywam maseczkę i normalna jest buzia koloru takiego, jakiego powinna być. Więc ja Wam bardzo polecam. Tutaj mamy 100 ml, 12 miesięcy od otwarcia. Dostępne u Was naprawdę, The Body Shop chyba jest wszędzie. Jeżeli chodzi o Polskę, to wiem, że na pewno jest. Nie wiem, ile ona kosztuje w Polsce, ale tak jak mówię, ona starczy naprawdę na długo. Następnie chcę wspomnieć o produkcie pod oczy, o kremie pod oczy. Ostatnio używam kremu z firmy Chanel. Wspominałam Wam już w holu, kiedy go pokazywałam, że na pewno będzie moim ulubieńcem, ponieważ jestem pod ogromnym wrażeniem tego kremu. Może nawet nie chodzi o to, że on działa tak super, że usuwa zmarszczki, ponieważ ja aż takich zmarszczek pod oczami jeszcze nie mam, ale jakieś tam się dwie maciupeńkie pojawiły pod każdym okiem i muszę przyznać, że po używaniu tego produktu one się troszkę zmniejszyły, a może to jest tylko takie, nie wiem, takie moje złudzenie, ale prawda jest taka, że dużo ostatnio czytałam odnośnie ogólnie twarzy, pielęgnacji, zmarszczek i tak dalej. I był tam taki artykuł, który mówił o tym, że kobiety mają tendencję właśnie do tego, by za dużo kosmetyków ładować sobie pod oczy. Często, mając zmarszczki bądź cienie pod oczami czy opuchliznę, staramy się nakładać różne produkty, by to zniwelować. Tak mi się wydaje, że normalnie wyszłam z ostrości. Mam nadzieję, że ten filmik jest ostry. Ale często właśnie staramy się nakładać dużo rzeczy, żeby te zmarszczki zniwelować. I tak naprawdę nakładamy za dużo i jeszcze bardziej tę skórę pod oczami obciążamy i tylko wygląda to gorzej. I ja szczerze mówiąc zauważyłam zmianę, ponieważ zaczęłam w ogóle, przerzucając na krem CC do twarzy zamiast podkładu, to już nakładam mniej i mam wrażenie, że ta buzia po prostu bardziej oddycha i zachowuje się lepiej. I też po przerzuceniu się na ten krem, który tak naprawdę jest bardzo, ta formuła jest tak lekka, nie chcę go teraz tutaj wydobywać, ponieważ wydaje mi się, że gdzieś już pokazywałam Wam, jak wygląda ta formuła, postaram się znaleźć i wrzucić tutaj to zbliżenie. Jest to formuła bardzo lekka, nie żelowa, ale nie jest to również krem. Wprawdzie jest napisane, że jest to żel, ale jest to bardzo chyba rozwodniony żel. Ociupeńką w ogóle. Już kupię. Niewielką ilość tego żelu nakłada się pod oczy, wklepuje. On bardzo szybko się wchłania, świetnie sprawdza się pod makijaż. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest produkt drogi, więc dla osób, którym budżet na to pozwala, naprawdę polecam, by sobie tego kremu wypróbowały. Starczy on na pewno na długo, bo na pewno na pół roku, jak nie więcej. Ja nakładam go rano i wieczorem. Widzę efekt, ta skóra pod oczami jest faktycznie nawilżona. No i ja jestem zadowolona, naprawdę jestem zadowolona z tego kremu. Jeżeli Was nie stać na taki krem, Wasz budżet na to nie pozwala, to pokazuję to w tym sensie, byście zwrócili uwagę, wybierając następny krem pod oczy, wybierajcie produkty, które są naprawdę lekkie. Chodzi o to, żeby one były nawilżające, ale żeby w swojej formie były lekkie, żeby szybko się wchłaniały, żeby Wam tej skóry pod oczami po prostu nie obciążały dodatkowo. Następny produkt, jaki chcę Wam pokazać, jest to szminka. Pytałyście mnie również pod ostatnimi filmikami, jaką mam szminkę na ustach. To jest szminka, którą ja po prostu uwielbiam. Ostatni miesiąc, półtora noszę ją na ustach każdego dnia, każdego jednego dnia mam tę szminkę na ustach. To jest szminka, którą ja dostałam w prezencie urodzinowym od mojego męża, także już poznajecie w tym momencie prezent urodzinowy jeden, który reszta pojawi się w osobnym filmiku, ale jeden już teraz macie okazję poznać. Jest to szminka z Chanel. Jest to szminka matująca, o wykończeniu matującym, kolor 34 La Raffinée, nie wiem,
Nie znam się na francuskim, nie potrafię mówić po francusku. Jest to Rouge Allure Velvet, szminka bardzo długotrwała, intensywna, kolor jest intensywny, nie wiem jak to pokazuje kamera, ale tak naprawdę szminka jest, no jest kryjąca. Jest to kolor dosyć, no taki ciemniejszy. Ja zazwyczaj nosiłam takie szminki raczej, jeżeli w ogóle nosiłam szminki, bo tak naprawdę nosiłam błyszczyki. I jakoś tak ostatnio zaczęłam nosić szminki. Tak naprawdę tej szminki nie da się porównać do żadnej, jakiej do tej pory używałam. Ja mam szminki z MAC-a, mam szminki z Revlonu, mam szminkę z Estée Lauder. Ta szminka w ogóle nie, to nie ma porównania. To jest rewelacja. Ja tą szminkę nakładam rano, przed wyjściem do pracy i tak naprawdę uzupełniam ją po południu tylko dlatego, że zjada się na środku, obramówki dalej zostają, jest naprawdę bardzo trwała, więc uzupełniam sobie tylko środek i mam ją już do końca dnia, więc tak naprawdę dwa razy ją aplikuję w ciągu każdego dnia i mam usta na cały dzień pomalowane. Jest bardzo trwała, wygląda przepięknie, nic mi się nie roluje, nic mi się nie waży na ustach. Tak jak to się dzieje w przypadku szminek z MAC, one mi się ważą i wyglądają na ustach okropnie. Nawet kiedyś ktoś mi się pod filmikiem zapytał, co to za szminka, że tak okropnie wygląda na ustach, co mi się z nią dzieje. To była szminka na przykład wtedy MAC. To samo dzieje mi się ze szminką Estée Lauder, też mi się waży na ustach. Natomiast z tą szminką się absolutnie nic nie dzieje, jestem zachwycona i wiem, że kupię sobie na pewno jeszcze inne kolory. Jak się zdecyduje jakie, ponieważ jest ich tam dużo do wyboru. Minusem jest takim, że ta szminka jest chyba jedną z najjaśniejszych, jakie oni mają. Jakoś te szminki matowe są właśnie w takich ciemniejszych kolorach, ale mnie to wcale nie przeszkadza. Idzie jesień, a wtedy często właśnie używamy takich ciemniejszych odcieni. Ja jestem bardzo zadowolona. To jest szminka w kolorze moich ust, delikatnie ciemniejsza, może bardziej intensywna, ale bardzo zbliżona i nawet koleżanki w pracy mi się pytały, co to za szminka. Mówiły, że idealnie pasuje do mojego typu urody, do moich oczu, ogólnie do koloru cery. Powiedziały, że wygląda no po prostu świetnie. Także tym bardziej noszę ją codziennie, skoro wygląda tak świetnie. Jestem z niej bardzo zadowolona. Ta szminka, która kosztuje $36 albo 38, nie jestem pewna, więc jest to jakiś tam spory w miarę wydatek, ale no w zależności od tego oczywiście jak używacie, starczy na długo. Ja tak jak mówię, używam tylko dwa razy dziennie. Nie pokazywałam w ogóle jak wygląda opakowanie, bo tak się skupiłam tutaj na tych superlatywach i na tym jak bardzo uwielbiam tę szminkę, że Wam zapomniałam pokazać jak wygląda opakowanie. Bardzo proste, klasyczne, tutaj złote, na górze ze znaczkiem Chanel oczywiście. Jak się otwiera, ano przyciskamy. I tutaj szminka nam wyskakuje, po prostu ją wyciągamy. Sporo już zużyłam, muszę się do tego przyznać, bo już nawet tutaj zaczął mi się zmazywać napis Chanel, także już wiem, że dużo jej zużyłam, ale tak jak mówię, używam jej codziennie, dzień w dzień, dwa razy dziennie. Ja jestem zachwycona, uwielbiam po prostu. To chyba będzie jedyna szminka, jaką zużyję do końca, bo wszystkie inne po prostu leżą i w moim życiu jeszcze nigdy nie zużyłam szminki do końca, natomiast no, tutaj jestem na najlepszej drodze, ponieważ tak bardzo ją uwielbiam. Następnym ulubieńcem jest oczywiście wizyta moich rodziców, osoby, które śledzą mnie systematycznie, a także które śledzą mnie na Instagramie, to wiedzą, że właśnie w sierpniu odwiedzali mnie moi rodzice, spędzili tutaj ze mną 3 tygodnie, były to wspaniałe 3 tygodnie, naprawdę bardzo byłam szczęśliwa mając ich tutaj, więc to jest no niewątpliwy ulubieniec tego minionego miesiąca. Żałuję, że nie mogę ich mieć tutaj co miesiąc, no ale cóż, takie jest życie. Serdecznie zapraszam Was na Instagram, tam jest dużo zdjęć, tam są również zdjęcia z miejsc, w których byliśmy, no ogólnie jakoś tak na Instagramie ostatnio udzielam się dosyć dużo, mam takie wrażenie, sprawia mi to radość, więc jeżeli nie macie jeszcze konta na Instagramie albo jeszcze nie macie mnie w osobach śledzonych na Instagramie, to zapraszam oczywiście. Te same zdjęcia, które pojawiają się na Instagramie, automatycznie pojawiają się również na Facebooku, także jeżeli nie śledzicie mnie na Instagramie, nie macie konta, a macie konto na Facebooku, no to zapraszam w takim razie na Facebook. Ostatnim ulubieńcem jest sukienka. Sukienka, o której wspominałam Wam już w holu. Pokazywałam ją właśnie w holu. Jest to sukienka z firmy Loft. Właśnie ta bardzo prosta, szara z czarnym dołem, sukienka maxi do samego dołu. Rewelacyjna sukienka. Jest tutaj w ulubieńcach, dlatego że chciałabym Wam podrzucić tę ideę właśnie zakupu sukienki, która wygląda tak na pierwszy rzut oka prosto, ale to jest sukienka, którą zawsze można uzupełnić biżuterią, uzupełnić wiadomo jeszcze jakimś wdziankiem, sweterkiem czy marynarką.
dobrać obcasy albo buty zupełnie płaskie i w zależności od tego, jaki macie humor, możecie sukienkę ubrać na co dzień albo wystroić na przykład na wieczorną randkę z mężem, czy z chłopakiem, czy z narzeczonym, z kimkolwiek wychodzicie, nawet na wyjście, na wypad z dziewczynami, z koleżankami, z przyjaciółkami. Jest to również dobra propozycja, także pokazuję tutaj po to, nie po to, żeby zachęcić, oczywiście chciałabym Was zachęcić również do zakupu tej sukienki, ale wiem, że no, nie jest aż tak dla Was dostępna, ale chciałam Wam podrzucić ideę właśnie. Można zakupić bardzo prostą sukienkę, mieć pewność, że leży idealnie, że to jest taki element Waszej garderobie, z którego jesteście po prostu zadowoleni i pewni, że niezależnie od tego, kiedy założycie, będzie wyglądała świetnie, i po prostu dobrać właśnie dodatki, w jakiś sposób tutaj sobie tą stylizację urozmaicić. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ulubieńców, to są już wszyscy moi ulubieńcy, wszystko, o czym chciałam wspomnieć. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, życzę miłego tygodnia i do zobaczenia już wkrótce.